Cześć, przy poniedziałku. Czy poniedziałek dla mnie? Kiedy będzie film, tego nie wie nikt. Przyszła taka paczuszka. Znaczy się paczuszka przyszła. Przyszła. Przyszła 3 stycznia. Pan się dobijał od jesieni. Paczkę wysłał 3 stycznia. Dzisiaj mamy 3 marca. Tak to niestety obecnie wygląda. Nie jest lekko. Znaczy ja się tym nie martwię, no tylko jedyny problem jaki mam to z odmawianiem wam przyjęcia jakiegokolwiek silnika. Na chwilę obecną nic nie przyjmuję. No, może poza nowymi sztormami. Jak to nowy silnik. To jest inna robota. Na nowych silnikach. Właśnie tu jeden już czeka, z którego film mieliście do odebrania. Czekamy na kuriera. A my bierzemy się za to coś. Nie mam pojęcia co tam jest. Zaraz to otworzę i zobaczymy. Pierwsza warstwa zdarta. Co my tu mamy? Długa stopa. Jakiś kartonik. Może z prezentami. Johnson 5.0. Johnsonic 5.0. Czyżby jakaś Suzuka? Ciekawe co w kartonie. Lekki, flaszki nie będzie, ale to dobrze, bo właśnie wróciłem z nadmorza. 4 dni, ja odpoczęłem, wątroba mniej. O, tasiemki, takich tasiemek nigdy nie kleimy do silnika, bo później to usunąć. No, mam preparaty, ale ten klej się mocno przykleja. Dobra, podpinam go, zobaczymy co jest na piśmie przewodnim. W wielkim kartonie nie ma flaszki. Jest śrubka, ale fajna. Jest śruba. Patrz jaka inna konstrukcja w porównaniu do wszystkich innych śrub. Dobra, to będziemy działać później. Tutaj mamy coś już na bogato, czyli Suzuki. Tak jak mówiłem, że ten Johnsonic to na pewno Suzuki. No dobra, tu mamy grube pismo. Dobra, nie będę pokazywał, bo pewnie są dane właściciela. Przeczytam sobie i zaraz wam powiem o co tu chodzi. Ok. Johnsonic 5 z roku 2000. Na jakie problemy cierpi ten silniczek? Z tego co pisze pan, problem jest z tym, że gaśnie na wolnych obrotach. Jest to silnik manewrowy do jachtu. I problem pojawia się właśnie w czasie manewrowania jachtem w porcie. W czasie manewrowania jachtem w porcie silnik gaśnie, no wiadomo jak to wtedy, nerwy. Szybko, żeby nie uderzyć w kogoś innego i przysparza wielu problemów na tych wolnych obrotach. Dodatkowo pan napisał, że woda słabo, chłodzenie słabe jest, z kontrolki słabo idzie. Więc to wszystko, dlatego kupił tutaj zestaw pompy oryginalny, suzukowski, no bo wiadomo, że to Johnson to Suzuka przeważnie, choć mają swoje wynalazki, widzimy klinik, widzimy wirnik, podkładkę, akurat to wszystko mam, ale dobra, znaczy poza klinem. No i co, no i będziemy badać, napisał tu jeszcze kilka drobnych rzeczy, ale to już bardziej takie poglądówki. Najpierw zbadamy, czemu on tutaj nam gaśnie na wolnych obrotach. Co tu się dzieje? O, szarpanka. Dobra, mamy go otwartego. Tak jak mówił, silnik bardzo mało używany, jak to na jachcie. Co widać w środku, nie zna silnika, silnik ma 2 sezony, znaczy nie zna. Silnik jest 2 sezony u właściciela, widać, że jak nowy, więc podejrzewam typowe jachtowe przypadłości. O, nawet ma ładowanie. Proszę bardzo, prądek. Podejrzewam typowe przypadłości z jachtu, czyli woda w paliwie, śmieci, gdyż no, silniki są praktycznie nieużywane, stoją rzadko odpalane. I wtedy często pojawiają się takie rzeczy. Działamy. Bo tu właściciel już długo czeka.
A może to jakaś rodzina premiera? Nazwisko takie samo. Aczkolwiek nie tego premiera, co teraz. Dobra, politycy nie gadamy. Zaczynamy tutaj działać. Nie wiem, czy go najpierw odpalić, czy najpierw przeglądnąć. Dobra, pomyślę. Okej. Tak jak wstępnie popatrzyłem. Czekajcie, czy się uda. Zawsze to jest problem nagrać co w baku. O! No. W baku śmietnik. Jak widać. I bak pusty, więc ciężko stwierdzić jak z wodą. Teraz tak, układ tu jest tak, bak. Sitko, odstojnik. I prosto idzie ze zbiorniczka zewnętrznego bez filtra. Idzie na pompkę paliwa i do gaźnika. Filtr paliwa jest na linii zewnętrznej, która jest tu nieużywana. Z tego co zrozumiałem, właściciel powiedział, że mam mu w ogóle zaślepić. Znaczy tu chyba chodziło o tą gumkę zakładaną. Nie mam takiej gumki. No te gumki się kupuje. Aczkolwiek to sobie jeszcze ustalę z właścicielem, bo jeżeli to go denerwuje, to można to całkiem wywalić. A w to miejsce wsadzić, nie wiem, wtyczkę ładowania na przykład, które ten silnik posiada. Nie wiem, czy działa. Tu jeszcze nic nie sprawdziłem. Dobra, więc pierwsze co, ściągam bak. Ściągam filterek paliwa, odkręcę, znaczy filterek, kranik. Tu, wiecie, co tu w tych kranikach się potrafi wydziewać. Sprawdzę pompę paliwa. Pompa paliwa też może mieć jakiś problem z podawaniem paliwa i wtedy na wolnych obrotach gaśnie, no bo tu jednak system jest, paliwo płynie tak, tak. Tutaj zawija, wchodzi tutaj, nie? Tu i do gaźnika. Więc najpierw ściągnę zbiornik paliwa, tu porozbieram, pompa, gaźnik. Wszystko tu po kolei, cały układ paliwowy do przejrzenia. Sprawdzę świece, jak zdejmę gaźnik, to może kompresję i tak to będzie. Zbiornik zdjęty. Proszę zobaczcie, jak tu wszystko świeci. Jak w nowiutkim. Konstrukcja mniej więcej wszystko podobne. No, detalami się różnią, nie? Jak widać, głowica tak jak w każdym. Termostatu brak. No i co? Dobra, patrzcie tutaj. Klin na śrubę. Znaczy ta zawleczka, klin na śrubę. Pięknie poklejane, błyszczy, świeci. No ale wiadomo, że nie zawsze to co na wierzchu. Ważne to co wewnątrz. Dobra, teraz co? Od spodu dwie śrubki. Znaczy najpierw zdejmę sobie wężyk. Zdejmuję wężyk. Od spodu dwie śrubki, żeby wyjąć kranik paliwa. Potem dwie śrubki. Strasznie tu ciasno. Nic nie poradzimy. Potem dwie śrubki. Najpierw linka. Ssanie. Nie wiem, czy trzeba odkręcić, czy ssanie zejdzie. To się zobaczy w trakcie. Tak, linia paliwa. Znaczy ten wężyk paliwa. Gaz i dwie śrubki i ściągamy. Zdajmy to wszystko na stół. Pompa paliwa tak samo. Wężyk, dwie śrubki. Cały układ paliwowy będziemy mieli na stole. Okej, układ paliwowy mamy cały zdjęty. Jak widać skomplikowany. Oczywiście została tu jeszcze podłączenie do linii zewnętrznej, które jest tutaj nieużywane. Teraz tak, kolejny tutaj z opisówki, jeszcze nie dzwoniłem do właściciela. Problem jest taki, że stwierdził on, że wylewa mu się paliwo z gaźnika i podłożył szmatkę. Tu widzimy olej. Tu widzimy szmatkę, która już pewnie odparowała przez ten czas. Teraz tak, jaki tu się pojawia problem? To nie jest problem, to wynika z budowy gaźnika i na to jest tylko jedna metoda, żeby tego uniknąć. Jeżeli nie chcemy, żeby wylewało się paliwo w dwusuwie, znaczy w czterosuwach też się tak dzieje, aczkolwiek rzadziej, w dwusuwie przy tej konstrukcji silnika, bo to też zależy od silnika. Tu akurat mamy gaźnik z tyłu silnika. Teraz tak, podnosimy silnik, on robi się tak. Nie wiem, jak bardzo podniesiony na jachcie jest silnik, ale tyle wystarczy. I teraz patrzymy na budowę gaźnika. To jest tył gaźnika, to jest przód do silnika.
paliwa mamy dotąd. Zbiornik, cały ten paliwka mamy i teraz jego więcej się nie naleje, ponieważ zatrzymuje go iglica. Ale teraz zaczynamy podnosić silnik w tą stronę. No, oczywiście teraz gaźnik jest pusty, ale silnik podnosimy tak, a im wyżej, tym gorzej. I paliwo z komory pływakowej po prostu wylewa się normalnie z gaźnika do silnika. Jest to standardowe, to nie jest żadna wada. Tak jest to po prostu skonstruowane. Wszystko tu jest w oleju. Wszystko tu jest w oleju, gdyż benzyna nam dość szybko odparowuje, zostaje olej. I tak to wygląda. Co też przy rzadko używanym gaźniku, jak na jachcie, może rodzić z tego problemy, że zostaje olej w gaźniku, nie? To może nawet świadczyć. Później wlewamy nowe paliwo z olejem i ten stary olej troszkę się rozpuszcza, troszkę nie. No i takie są tego efekty, nie? To ja tak przynajmniej na chwilę obecną, bez rozebrania, tu wnioskuję. No tak jak mówię, wylewanie się paliwa z gaźnika to jest rzeczą normalną, nie jest to żadna wada. I z tym się nic nie da poradzić. Znaczy da się poradzić, po prostu przed podniesieniem silnika trzeba wypalić paliwo z komory pływakowej. Zakręcamy gaźniczek, ten kraniczek i czekamy, aż się wypali, aż zgaśnie silnik. Wtedy nic tam się nie wyleje. Tu się nic nie naprawia w tym względzie. Dobra, rozłożę sobie taką szmatę i zaczynamy rozkładać układ paliwowy. Na pierwszy ogień, jak zawsze, pierwszy łapacz brudu, chociaż tu nie ma. Widzicie, tutaj nie ma. W zbiorniku nie ma siteczka, co też jest wadą. Nie ma sitka. Tu jest normalnie dziurka. No, nie złapie ostrości, ale czy pamiętacie z Yamahy, czy coś w Yamahach? Tutaj w tym miejscu jest sitko wsadzone, co jest pierwszą zaporą. Tu pierwszą zaporą jest kranik. A w kraniku mamy to. I to właśnie przez to sitko czasem się przepcha. Wszystko nie przejdzie, ale część przejdzie. I trafia do dyszu wolnego obrotów. To wygląda na jakby gąbkę. Zobaczcie. To nie jest piasek. Już wiem, co to jest. To jest gąbka. Patrzcie, to jest to. To jest ta gąbka. Dobra, czyli jakiś wynalazek. Stąd mamy problem. To jest gąbka, która się ukruszyła tam i poleciała tu. Dobra, wyczyszczę kranik. Idziemy dalej. Kranik złożony, wyczyszczony. Sitko tam przy sitku, przy wyciąganiu bardzo delikatnie, żeby go nie porwać. Trzeba uważać. Tutaj mamy rozebrane. Pompa paliwa. W pompie paliwa było parę śmieci. Nie za dużo. I też już pompę składam. Obracam szmatę na czystą stronę, bo tu pełno wszędzie mam tych paprochów z tej gąbki. I bierzemy się za gaźnik. Po gaźniku będę brał się... Dobra, to będę później pokazał. Biorę się za sprawcę tu problemów. Tę gąbeczkę. Zobaczcie, jak z niej się sypie. Wszystkie wióry, szmata czysta. Kto to wymyślił, taką gąbkę? Patrzcie. To jest oryginalne rozwiązanie? Jakoś do tej pory tyle tych korków przerobiłem i nigdzie tych gąbek nie widziałem. Widziałem rdzewiejące te, ale gąbka? Jeszcze się taka? Może to miało za filtr powietrza robić, nie wiem. Pierwszy raz widzę taką gąbkę. Nie ukrywam. I jak widać, co się dzieje, to się wszystko syfi do paliwa, więc gąbka stąd wylatuje. Będzie bez gąbki. I raczej wszystkie silniki działają bez gąbki i nic się nie dzieje, więc nie wiem, co to za pomysł z tą gąbką. Dobra, dajcie znać w komentarzach, czy to tak było,
Czy to jakaś inwencja twórcza? Może i było, musiałem w katalogach sprawdzić, ale nie ukrywam, że pierwszy raz widzę gąbkę tutaj. Ja raz korki rozbieram, bo często tu jest problemu z syfu, ale gąbki jeszcze nie widziałem. Mało widziałem, więc wiesz. Gaśnik rozebrany. Tu widzimy syf, jaki jest w gaźniku. Ile paprochów. Teraz tego się nie uda nagrać, ale na każdej dyszy są takie mikroskopijne włoski. Te włoski to podejrzewam, że to jest rozpuszczona gąbka. Tego nie widać, może już odpadły, co niektóre, ale... Gdzie? Ile jest na dyszy? To jest dysza emulsyjna wysokich obrotów. Teraz tu mamy wolne, a czekajcie, tu chyba najbardziej wystawało. O, takie włoski, wszędzie. Wszędzie są takie kłaczki, to są kłaczki tej gąbki. Teraz tutaj przepustnica. Tu widziałem, że z obrotów wolnych i dawki wystawały też takie włoski. I tu też wystawały włoski. Tu jest wykręcona dysza wolnych obrotów. Tyle fajnie, że one są u góry. Często można ją sobie, no jak jest problem na wodzie, wykręcić, przedmuchać, wyczyścić, nie utopić. To jest dokładnie ta dysza. Zawsze nam to może uratować o tyle tyłek, że no na wodzie jak sobie przedmuchamy, to może popłyniemy dalej, nie? Tu się bokiem, tymi dużymi otworami dostaje paliwo, ale wylatuje już tym malutkim. Może tak, czy na odwrót? Nie, tym malutkim. Zresztą chyba. No nieważne. Nieważne jak, ważne, że jest taki malutki otwór, jeżeli on się zatka, no to mamy problem z wolnymi obrotami, a ogólnie z całą pracą silnika, no bo to wiadomo, na wysokich obrotach ciężko wrzucać bieg, wszystko. Dobra, teraz tak, ja to dmucham i czyszczę. O, tu widać, coś wystaje. Dobra, bo chyba kurier do mnie dzwoni. Muszę się rozłączyć. Tu już skręcone, wszystko poskręcane. Przesmarowane, ssanie. Ssanie chodzi, a tu słychać spukanie. Widzimy, że jest słabo wyregulowany. Słabo jest wyregulowany blokada. Blokada musi być tako. Czyli w tym przypadku musimy leciutko podciągnąć linkę. Linka na śrubkach podciągnięta. Delikatnie kontrujemy. Pamiętam, że to jest plastik. Nic tu fizycznie nie robimy. I teraz już o nic nie haczy. A po wrzuceniu biegu. A po wrzuceniu biegu działa. Plus. Dobra. Spuszczam olej ze spodziny. Znaczy, nie, chyba ją zdejmę. Zdejmę, bo to jest długa stopa. To mi tu będzie mało miejsca. Ściągam spodziny. Kompresja ponad 9, więc jak dzwon. Wkręcam świecę, jeszcze ją wyczyszczę, ustawię to wszystko i górę byśmy mieli wstępnie skończoną. Zobaczcie tu po drutach. Wszystko jest pokryte farbą, na nakrętce jest farba. Tu w ogóle wygląda, jakby to nigdy nie było w ogóle. Jakby to nigdy w ogóle nie było, to w ogóle... No. Tak, jeszcze więcej w ogóle. Jakby to nigdy nie było ruszane. Zobaczcie. Jak wygląda kostka odbiegów. Kompletnie wszystko jak nówka wygląda. Zobaczcie na cięgna. Cięgna pomalowane. Tak jakby nigdy nie było odkręcone. Ciekawe. Biernik od 2000 roku. Dobra, zobaczymy. Okej, okay, zobaczymy na żywo jaki olej. Śrubkę sobie tylko popuściłem. O, herbatka książkowa. Olej ponoć był zmieniany w zeszłym sezonie. Olej piękny, jak widzimy.
Dobra, niech sobie ścieka. W takim razie odkręcę pompę wody. Zobaczymy, co w wirniku. Powiem, że stopa była tak przykręcona, że tak bałem się. Śruby odstrzeliły z takim hukiem. Tutaj śmierdzi sporo. Rzadko tu było zaglądane. Oj. Tamta nakrętka nam się zakonserwuje ładnie. Rozwiązanie suzukowskie, nie śruby, tylko szpilki. Czy lepsze? Nie wiem. Czasem się wykręci szpilka, a czasem nie idzie wyjąć obudowy, bo się złapie na szpilce. Szczególnie jak nie jest dbane. I co? O, tu już nakrętka trzyma i co roku zaglądane. O, nie ma wiernika. Jest wiernik. Się tu do czego przyczepić. Wirniczek bardzo mięciutki. Klin elegancki. Wirnik bardzo miękki. Ma już tu swoje spracowania. Ale myślę, że jeszcze sezon by wytrzymał. Oczywiście pójdzie nowy. Wirnik pójdzie nowy. Tu wyczyścimy. Klina tego zestawu nie będziemy zaczepiać. Zobaczymy, jak wygląda nowy zestaw. Z tego zestawu biorę tylko i wyłącznie wirniczek. Tutaj wyczyszczę, zaraz nasmaruję. Nie ma najmniejszej potrzeby ruszania tego, tym bardziej tej uszczelki. Ta uszczelka jest pod płytą. Jeżeli to wszystko jest szczelne, to tego nie ruszamy. Szkoda tu ruszać. Więc podejrzewam, tak samo tutaj szklanka jest jeszcze ta stara, ciężka, aluminiowa z uszczelniaczem. Podejrzewam, tu jest wszystko, wygląda to jak nowe i nieużywane. Tam paproszki, no ale to jest pompa wody, to normalne. To jest wszystko jak nowe, nieużywane, więc podejrzewam, że ciśnienie to będzie wina zapchanej rurki wylotowej, jak to w Suzukach. Widzę, że tu, zresztą to pokażę Wam później. Dobra, tutaj wszystko wyczyszczę, posmaruję, wymienię olej. Przesmaruję te wszystkie śruby, bo jak widać już się zaczynają zapiekać. Te śruby ledwie odkręciłem. Fajna anoda. Zobaczcie, jaka wielka, ile tu jest mięsa. Wyczyszczę anody. Skręcę, nasmaruję. I to do składania. Nic tu nie ma. Najwyżej psiknę sprężarką w rurkę. Zobaczę, czy tam wszystko elegancko przelatuje. Dobra, nowy wiernik. To ściągnę, przedmucham sprężarką. I tutaj ze spodziną to będą wszystko. W mylnym błędzie byłem. Oczywiście uszczelka to nie jest pod płytą, tylko tu jest uszczelka na płytę. Postanowiłem, że wymienię. No i skoro właściciel dał nową podstawę pompy, chociaż ta po wyczyszczeniu wygląda, no, tylko ma znacznik leciutki. Żeby później mi nie powiedział, że słabe ciśnienie jest przez to, że nie wymieniłem mu podkładki. Daję nową podkładkę pod pompę. Ta jest stara. Też ją wyczyściłem już, to jak widać dałem nową podkładkę, przesmarowałem wszystko. Teraz zakładam pompę, wirnik, klin, wszystko smaruję, czyszczę, gwinty czyszczę i gotowe. Ok, sprawdziłem, tu jest śruba szóstka i tu właściciel ma szóstkę, bo mu doradzili. Odzwoniłem do właściciela, doradzili mu, żeby kupić śrubę szóstkę. Tu jest szóstka, tu słabo widać, tu gdzieś jeszcze w drugim miejscu jest nadrukowane, akurat widać słabo resztę, ale widać, że jest szóstka, więc tu jest szóstka i tu jest szóstka, czyli śruba uciągowa, najwolniejsza przewidziana do tego silnika. Tak jak tu widać, też mamy szóstkę, 7, 1, 2 razy 6, najwolniejsza jaka jest do tego silnika przewidziana, nie ma wolniejszej, więc zostaje stara śruba jest w dobrym stanie,
Nie ma tu jakiegoś zużycia. A, oryginalne części, jakby ktoś pytał, czy brać z Chin, nie brać z Chin. Oryginalne są z Tajlandii. No, woreczek z Tajlandii, a to co w woreczku, było w innym woreczku, więc nie pytam, czemu to jest w dwóch woreczkach. Nieważne, dobra, anody wyczyszczone. Anody wyczyściłem, tu był pogięty clean, a tu w zestawie był nowy, znaczy w zestawie tutaj był nowy, więc ten pogięty dałem na zapas, a tu daję nowy, który nie jest pogięty. To wymienione, tu teraz wyczyszczę, wszystko jeszcze przesmaruję i montuję śrubę i będzie koniec walki ze spodzinką. Jeszcze dmuchnę w rurkę tutaj sprężareczką, bo ponoć słabo woda siurała, ale podejrzewam, że to będzie ten plastik, pamiętacie? Taki sam jest z Suzuki, to typowo suzukowy plastik, a dziwne, bo inne silniki tego nie mają. I tu też dmuchnę sprężarką, jak będzie mało, tu pójdzie jeszcze drucik, kalamitki, jedna, druga, trzecia, trzy kalamitki. Tutaj są czwarta, piąta do trymu, pięć kalamitek, super, nie trzeba się bawić w jakieś inne wynalazki. Wszystko zaraz tu przesmarujemy. Co widzieliście, to jest zamontowany prosty taki, on prostuje tylko prąd, to są diody prostownicze i dlatego jest tak duże napięcie, to nie jest regulator napięcia, on ma tylko diody prostownicze. Teraz żeby to lepiej działało, lepiej byłoby tu założyć regulator napięcia, który by dawał równe napięcie w każdym zakresie obrotów. A to tak wygląda. No, akumulatorowi normalnemu staremu nic się nie stanie od takich napięć, ale nie wiem, jak na to na przykład telefon, ładowarka do telefonu, czy echo sonda, nie? Bo tu już prąd skacze zdrowo. Dobra, pokażę wam, jak silnik chodzi teraz. Silnik zimny odpalił po drugim pociągnięciu. Teraz zobaczymy, jak chodzi. Właściciel mówił, że na wstecznym też puszcza zabezpieczenie, że coś regulował, ale no tu się nie da nic wyregulować, według mnie. No to patrzmy. To gaz zero-jedynkowo, żeby chodził, nie mogę zgasnąć. Jak właściciela 1,5 tony waży, to był największy problem z manewrowością w porcie. Nie puszcza wstecznie. Powietrze, gdzie się przydało odkręcić.
teraz jest cały czas na biegu. Te brzęczenie to Mauser rezonuje. Dobra, teraz sobie wypalić te paliwo, które mam w sobie. Jest tego sporo, z pół litra nalałem, bo właściciel nie przywiózł swojego paliwa. Nie ma co ukraść. Bardzo niedobrze. Zmiana koncepcji. Właściciel powiedział, że regulator mu się przyda. Znaczy prąd na jachcie jak najbardziej. Wiadomo, się przyda. Więc tak, na razie podłączyłem na krótko zwykły chiński regulatorek, żeby zobaczyć jak teraz z prądem. Mi brakuje. Czekajcie sekundę. Zakładamy regulator. Ok, wykręciłem tą blachę. Tak to wygląda z oryginału. Tu mamy uchwyt bezpiecznika. Muszę go trochę podjąć, bo jest powyginany, słabo trzyma. Tu wchodzi bezpiecznik. Tu mamy ten regulator. I teraz się zastanawiam, bo ten regulator ma grubsze pętki niż te. Czy mam tam splaszczyć? To jest, tu trzeba uważać, bo tu z tego regulatora czerwony to jest plus, a tu jest biały. Ale to nie jest problem. Zaraz pomyślę, jak to zrobić, żeby tu zachować, że tak powiem, oryginalne kable. No coś zaraz wymyślę, dobra. Co z tym zrobić tematem? Czy potnę kable? Chodzi o to, czy pociąć kable, bo to są grubsze niż te i te nie pasują zielone do tamtej wtyczki, czy podjąć tam wtyczkę, nie? To muszę przemyśleć. Tu jest, tu są otwory fajnie, tu, więc tu sobie spokojnie zamontujemy o tak, zamiast tak i będzie gitara. Dobra, zmontuję i pokażę. Wszystko powinno pasować. Tutaj się okazuje, kable pasują. Czerwony z białym, bezpiecznik. Bezpiecznik zapasowy. I tu mamy wyjście na plus, wyjście na minus. A te dwa. Tu mamy takie fajne podwójne wtyczki. Wyglądają jak zwykłe konektory, ale teraz zobaczcie. Jedna otwór jest większy do tych oryginalnych, a drugi otwór jest mniejszy. Do tych mniejszych. Może tu były inne wtyczki, no ale tu też tak samo było zrobione na te wtyczki. No tu teraz można sobie porównać, jaka jest grubość tych, a jaka grubość tych. No i zaraz zobaczymy, czy to będzie pasować, że tak powiem, bez przeróbek żadnych. Nie chcę nic tu przerabiać, wszystko jest w oryginale. Żadnego cięcia kabli, żeby tu nie było. I w ogóle, ale się błyszczy. Ok, wszystko zamontowane, wygląda bardzo ładnie. Fajne takie wyjście. Zostało po staremu. Czyli kabelek do minusa. O, schowałem za mocno. A nie, nie za mocno, tylko go zawinęłem, żeby nie podszedł gdzieś. Kabelek biały. To jest plus. Tu jest bezpiecznik. Tam jest dodatkowy bezpiecznik. Tu jest gumka z dziurką. Teraz już jest kwestia właściciela, jak on tam ma to wszystko na jachcie rozwiązane. Czy sobie wpuści kabel tędy i się podłączy z tym. Czy te kable wypuści tu, założy sobie jakąś kostkę. No to już trzeba ogarnąć najlepiej na jachcie, żeby wiedzieć, jak to ładnie i sprytnie podłączyć. Dobra, tu schowam, żeby tu gdzieś jakieś, no zwarcia to nie zrobi, ale żeby też się gdzieś tu pod koło nie dostało od wibracji, od przewożenia. No, mi się fajnie to wyszło. Dobra, jeszcze go odkamieniam.
myje i wraca. Zaraz wam pokażę, jaki jest zakamieniony. W razie zawsze powtarzających się pytań, Atlas Shop lub Fossol. Wszystko smarujemy. Pięknie się gotuje kamyczek i znika. Dobra, silniczek umyty, potem będzie jeszcze nabłyszczony. A i zostały jeszcze naklejki, którym właściciel poprzyklejał taśmą, za co powinien dostać OPR. Za takie naklejki po całym silniku są poprzyklejane w różnych miejscach, ale to sobie już poradzę, jakby ktoś pytał, bo ostatnio mnie ktoś pytał. Wszystkie naklejki, czy to z pontonu, z łódki, czy z silników, usuwam czymś takim. Bardzo dobry temat. Taśmy dwustronne, wszystko. Znaczy trzeba zerwać, popsikać, odczekać, w zależności od naklejki, od 5 minut nawet do godziny. I potem wszystko schodzi palcami. Teraz poczekam, jak wyschnie, psiknę parę razy po tej taśmie, ona później sama szmatką zejdzie po użyciu. Okay, chcę wam pokazać, psikłem, 5 minut poleżało, tu była ta naklejka, której nie szło zdrapać. Patrzcie, co się dzieje. Zejdzie po użyciu tego sprzętu i ładnie pachnie ten sprzęt. Dobra, starczy na dziś. Trzymajcie się i do następnego filmiku.